Zwracam się. Ja tym razem to nie było celowe, że przypadek... A tym razem, czyli wtedy było celowe? Nie, wtedy też było takim przypadkiem. Jakoś ci nie wierzę. To był po prostu... aktor, mam zrespić drugiego? Mogę zrespić. Ja też mogę zrespić. To będą trzy. No to dawaj, na całego lecimy. Nie. Do żartów. Jak się skończy amunicja, to już zacznę z tego wampirycznego strzelać. Masz 50% na nieskonsumowanie amunicji. Znaczy wiesz, moje szczęście. Nie wiem, takie same jak i moje. Mam 118 pocisków tylko. Tego nie mogę z tej strony walić. Ej, logika i sens tutaj, nie? No. Jak na ciebie nogami na tego nadepnie... To nic mi nie jest. To nie dostaniesz damage'a, ale jak przejdziesz pod nim... To już dostajesz. Tak zwana uproszczona logika gry. To jest 52 pociski. 150. Au. Wejście do pociski. Pon pająka też masz? Czekaj. Uuu! Ale mam teraz ja minusowy perk. 20% do uszkodzeń, więcej, 50% do rzucenia, ale minus 20% ataku. Chociaż nie powiem, żeby to jakoś się różniło od twojego. No dobra, nie mam. Masz 0? Mhm. No to przynajmniej tyle, ale ja mam 20% do uszkodzeń. Pierwszy raz mam wyżej, dlatego... No ale ja mam 20% do uszkodzeń, więcej! O kurwa, jak to wali! Lubię to. I demonik właśnie idzie w odstawkę. Fajne. Podoba mi się to. Teraz ty, wiesz, z tymi odłamkami, co zakletają, to się wali normalnie na kilka hitów. Ile masz odłamków już? Czekaj, ubiję tylko tego. I to jest sortowanie. Odłamków 77. Dałem 108. Uuu, się wjebałem. Może być nieprzyjemnie. I było nieprzyjemnie. No co ja mogę wyrzucić? Ryba lodowa? Czy jest mi to potrzebne? Chyba nie. TNT. Hmm.
No i tak jak myślałem, wdowi napierśnik, w sensie ogólnie wdowi hełm, daje ogólnie. Jeżeli chodzi o wdowi hełm, daje na przykład do prędkości ataku magicznego. Ogólnie, jeżeli chodzi o magię. Pajęczy hełm daje na przykład plus jeden maksymalnych chowańców. Prędkości przywoływania, czyli to jest bardziej taki magiczny, nie? Ale to jajko kusi, żeby go tam... Mam nadzieję, że do ciebie poleci. Wtedy to na pewno. Ale jak po mnie poleci do ciebie. No ja wtedy użyję po prostu teleportu. Ja też mam. Ty jesteś aktor czasem świnia. Wiesz, taki szybki powrót do bazy na zakończenie. Nie, jeszcze nie kończymy. Niedługo, ale jeszcze nie kończymy. Chyba, że na koniec odcinka próbujemy przyzwać jak najwięcej i uciekamy. Ucieczka z bombowa ucieczka. No definitywnie. Tak niespieszno umierać, a potem odzyskiwać przedmioty. Uuu, ile kasy. Trzeba zacząć sobie chyba więcej amunicji robić, co? Znacznie więcej. Czyli ta broń nie jest zła teoretycznie. Najlepiej byłoby ją trzeba zenchantować dodatkowo. Ta broń jest traktowana jako materiał? Nie, nie jest traktowana jako materiał, bo na przykład w Terrarii dało się ulepszać tę broń, nie wiem czy pamiętasz. Tu już się nie da. Ale co jak co łuk swoje oddaje momentem? Ty? Ten, jak on? Demoniczny. A, demonik. Oh fuck, jak mam życie mam. Że boję się, że zaraz w jajko trafię. Zastanawiam się, czy mój bałwan, ten salmon jest po drugiej stronie cave'a. Nie lubi cię. Nie dbasz o niego za dobrze. Przepraszam, nie wiem, czym go karmić. Śniegiem. O, papryczka, czyli mogę mu dać. Możesz spróbować w sumie. Miksturka ciernie. Kurde, nie mam miejsca. Tylko kapelusz łowcy znalazłem jakiś. Co znalazłeś? Miejsce na pancerz głowy, przedmiot ozdobny. A, tylko ozdobna gówna. To już nic. Naprawdę nie wiem co wyrzucić. Mam pomysł. Kaboom, motherfucker. Uwolniłem wampiry z ich kryjówki, niestety. Listy bełt. My to już mieliśmy. Jezu, nie mam miejsca, ale kurde przykro. Ja uwielbiam jak tak w losowym cave'ie, co nie? Mhm. Stoi sobie tak, powiedzmy, taki wielki pająk i on mnie widzi. Ale on prosty stoi.
Nic nie robi. Dobra, kamyczki można wywalić. Tą ściankę też. Dobra, nie wiem jak ty, ale ja się zaraz wracam już. Chyba też. Bo nie mam już miejsca całkowicie, a szkoda mi po prostu zostawić to przymiotówką. Ja w sumie to już tylko tłukłem te pająki. To co, wracamy? Tu już jest zwój zaklinania. No i fajno. Dobra, używam scrolla. No, już jest to. I teraz sprawdźmy, czy my możemy to w ogóle wypalić. To jest pytanie za milion punktów. Tego się nie da wypalać. Znaczy, no logiczne, mroźny odłam to raczej... Raczej byłoby dziwne. No to się z tego robi. Mroźne pociski można robić z jednego mroźnego odłamu. Czekaj, bo tutaj taki armor fajny. A to w żelaznym kowadle się robi wszystko. To mi nic nie mówisz. Kaptur mrozu, hełm mrozu. Wręcz i dystansowych. No i teraz nie wiem. Bawić się w bronie. W co ty się bawisz, Aktor? Szczerze. Na co będziesz szedł? Aktualnie teraz ja idę dystansowym. A teraz po prostu robię armor ten zimowy. Porównuję sobie z tym. Ja to się nie opłaca. Bo armor na pewno jest lepszy niż ten złoty. To na pewno, masz 7 zbroi na hełmie. 9 zbroi na napierśniku. To jeden. No buty są takie same. Ale masz 10% prędkości poruszania. I nie wiadomo, jaki set daje jeszcze. No tylko brakuje mi tego, że tutaj miecze mają jakieś specjalne efekty, nie? Może mają potem. Na przykład lodowy nie ma tego skill, że może jakoś, nie wiem, pociskiem strzelić przy okazji. Tylko na czubku. 2 i 1, 3 i 5. Odrzut... A, większy odrzut? Nie, ten sam odrzut. To bez sensu. Mroźny miecz kosztuje... Znaczy kosztuje. Zadaje 30 obrażeń, 75 odrzutu i ma 3,5 ataku, nie? A mroźna glewia ma 24 obrażenia, 75 odrzutu i 2 i 1 ataku. Nie. Bez sensu. 10% szansy na trafienie krytyczne i 50% prędkości pocisku. Bo ta prędkość pocisku nie jest odczuwalna praktycznie. Dobra, no to ja idę na zasięgowe. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. I ja poradzę na te. Kilof zrobiony, dobra. Siekiera zrobiona. Dobra, ja już widzę, kiedy to się odczuwa. Kiedy? Kiedy jak na karabinie, zamiast trzymać to, no. to tak cały czas spamisz lewym. To wtedy to się odczuwa. Tylko na karabinie, nie na łuku. Na łuku to nie odczuwasz, ale na karabinie jest te... Zblokowałem osiągnięcie zbieracz. A, miej pełne inwentory różnych przedmiotów. To ty jeszcze nie miałeś full ekwipunku? Ale różnych przedmiotów, żeby ci się nie powtarzały.
Czyli tak, mogę jeszcze zrobić chyba łopatę. Przepraszam. Łopatę. I zresztą można zrobić pociski. A ja sobie chyba połowę, bo już widzę zastosowanie jednej z ryb. Jakie? Możesz zrobić z tego pociski, które one się odbija od ścian. To na niektórych bossów w jaskiniach się przydaje. No i to bardzo bym powiedział. I żelazo też się przydaje, aktor. Żelazo jest tutaj konkret ważne. Szkoda, że tego tej ryby nie trafi nigdy. Idę oddać zadanka w Rage'ego. Dobra, zadanie. Zakończ zadanie. Mikstura szybkości ataku 3 i monety 36. Zabij pajęczą królową. Już też mamy zakończone zadanie. Zakiewka z amunicją i moneta 23. Dostajesz to czy nie? Ja nie. O, i ta sakwa działa w ten sposób, że możesz tam amunicję trzymać. W sumie zobaczę, czy ja te questy mam tak, że... Właśnie, może też możesz się zakończyć. Dostar zaklęty kołnierz, to też weźmiemy. A jeśli dołączysz do tej osady, będę mógł dać nowe zadanie. Do której osady? Jeżeli dołączę do tej zasady. Z osady. Ty nie jesteś w osadzie jeszcze? Osada jest prywatna. No jedynie członkowie drużyny mogą wchodzić w interakcję z tymi wioskami właściciel Shiro. Ty, no faktycznie. Opcje, zrób na publiczną. Dobra, teraz. Gdyby nie było. No teraz mogę wszystko. Weź te zadania. Od niego. I pewnie byśmy od początku wszystkie te zadania. Zgadłem? Czekaj. Tam zadanie dostarczyć sztuczne kury. Tak, masz od początku. Puszczane przez wampirów. Masz od początku zadania. No ty tego wampira musisz zabić tylko. Szukam, czy ja nie mam właśnie kładki. W sensie, bo on mi tego nie... Nie to, mogę... to dropi z tego. Dropi specjalnie do zadania. Tylko jednorazowo. Dobra. Ale to jednego wampira zabijasz i leci. Dobra. A coś jeszcze robimy, czy... No ja sobie tu amunicję zrobię. O, tej amunicji to sporo wychodzi, powiem ci szczerze. Obrażenia 7, a tu jest obrażenia 5. No jest też pocisk pustki, który jest naprowadzany na wrogów. Z czego to się? Z odłomu pustki, ale nie wiem z czego to jest. Dobra, mroźny odłom, lecimy z tym koksem. No i teraz jest ciekawie. Tylko tak, muszę perka teraz zmienić na broń ręczną, na dystansową. Gdzie to było? Większe uszkodzenia z broni dystansowej o 20%. Ja coś jeszcze miałem. Ty, zaklinanie działa w sposób... Że klikasz pałem przyciskiem myszy i masz zaklinanie. Prędkość ataku, prędkość pocisku plus 25%. Uuu, to jest fajne. 15% prędkości górnictwa. Panie aktor, to się opłaca.
Ja właśnie patrzę, czy coś mam ciekawego. No, ja mam ciekawego. Jednego, ale mam ciekawego. I to akurat pod strzelce. No. To jest 5% szansy krytycznej, 10% prędkości ataku i 25% prędkości pocisku. Musi być w ekwipunku. Włóż broń rankingową do zaklęcia? Zaklnij. Wow! Patrzaj. I to jest fajne. Masz jakieś dystansówki, bo ja mam tylko wręcz. No właśnie, miałem chyba tylko ten jeden. Mam chyba jeszcze kryta. Jak chcesz. O, no. Nie, prędkość ataków mam. 4%, ewentualnie krytyk 4%. To jest w skrzyni pierwszej, może zobaczyć sobie. Mam jeszcze do... Kilofa. To też sobie ulepszę. A w sensie te zielone może być na jakiekolwiek. Tak, czy... tak. Bo tam mi się wydaje. Tam niektóre są konkretnie per rzecz, nie? Tylko też wydaje mi się, że jak zaenchantujesz raz, już potem się nie da. A nie, przepraszam, chyba się nie da tak zaklinać. Włóż element wyposażenia, to jest do wyposażenia. No to lipa. Tak. To są do wyposażenia aktor. To przepraszam, nie mam innych. No, to cóż. Ej, ale to sobie poenchantuję to wszystko. O, teraz ładnie napierdziela. A. No, po 28 nawet. W sensie u ciebie nawet jest efekt, czy... To znaczy to są te mroźne odłamki. Mroźne amunicje. To jest fajne. To mi się podoba. Czyli już wiemy jak enchantować, to spoko. A jeszcze mam... Zagłodzkę, jak na przykład zrobić ziemię uprawną. A to z drewna. Dobra, 18 sztuk drewna. Możemy tu na razie zrobić. A dobra, to tu farmę budujesz? Mhm. Nie, nie strzelaj mi z tego. A to co, buduję w domu. Ty się śmieje, ja tutaj będę. Nie wiadomo co robił oczywiście. Mam jeszcze sadzonkę i... Kurde, nie chciałem tego zrobić w ten sposób. Mam jeżynki. Teraz jak to zniszczę, to pewnie będzie dupa z tego. A jednak nie. O, jak ładnie. I w następnych odcinkach zrobimy im od razu z początku nowe domki, bo to już... Troszeczkę przeginamy z tym, bo oni nie mają ani jedzenia, ani nic grać. Dobra, z czego robiło się to, to... ten grunt. Jest drewno. Dobra. A czy buty da się zenchantować? Da się. No i fajnie, krytyk.
łącznie zbroi 22. Ja tu bym mógł dać jakiś inny miecz, czy to wywaliłem? Nie daj Boże. Chyba nie wywaliłem. Nie, jest. No to nasz przyjaciel James ma w tej chwili fajny mieczyk. Zwyczaj czego nam z bossami pomoże. No nie, boss mi się zrespił z tym w hodowli zwierząt. Zabił wszystkie. Co za dziad. A tylko może ci pójdę tam. Pomogę, bo i tak będzie mi się respił tu, nie? No chyba tak, ale no kurwa, pozabijał mi wszystko, dziadiego. Centralnie tam. W samym środku. No trzeba do niego wejść i mu nastukać, no nie ma innej opcji. Kurde, tyle zwierzaków. Chodź tu gdzieś dalej. Niech on przyjdzie sobie o tu na przykład. Nie no, teraz ładnie to schodzi. Ja mogę sobie makro odpalić. Dawaj. Ej, dawaj to makro, spróbuj. No właśnie już strzelałem przez sekundę. Teraz, czekaj. Teraz zobaczysz, patrz. A tak strzelam jak przytrzymam klawisz. A tak z makro. Nie możesz tego wziąć? W sensie pełny ekwipunek mam, plus jeszcze... Ale sztabki chyba wziąłeś, nie? Spójrzmy na twój ekwipunek. Masz dziadzie, żebyś się nie czuł samotny. Dobra, to jeszcze idę drewno pozbierać. Dobra, czyli tak, dołączyłeś już do osady, rozumiem, tak? Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakieś opcje. Zrób prywatną, zmień nazwę, oddaj osady, osadnicy. Odpoczywa, blokada łóżka przed osadnikami, polecenie, wybierz wszystkich osadników, wybierz wszystkie zadania, ekwipunek. Pokazuje diety. Zmień dietę. Ograniczenia, bez ograniczeń. Wow, można nawet tutaj im strefy rozszerzać. Wow, jak fajnie. Tą wioskę można im zaznaczyć. Fajnie, priorytet pracy. Dostarczanie może mieć. Przypisz pracę. Dobra, dużo rzeczy tutaj jest, jeżeli chodzi o to. Bardzo mi to przypomina Rimworlda. Więc spoko, coś będziemy sobie tutaj działać. Ale aktorinka, myślę, że już chyba... Mamy 4 odcineczki na dzisiaj. I resztę sobie zobaczymy w następnych odcinkach. A tymczasem trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro oraz aktor. Siema. Raz jeszcze. Hej, hej!